12 punktów, bilans bramek 10-1 to wyjazdowy bilans krakowskiej Wisły. Każdego trenera gospodarzy może przyprawić o ból głowy. Jak było z panem? No, robi to wrażenie. Zespół Wisły potwierdza, że na wyjazdach jest bardzo dobrym zespołem. No niemniej jednak ja liczę dzisiaj na swoich piłkarzy. Jaka jest wrocławska recepta na Tomasza Frankowskiego? No, ja myślę, że odcięcie go od podań, zniwelowanie jego szybkości w przodzie, to jest jedna z recept. Kilka dni temu na Oporowskiej panował szpital, epidemia grypy, dziś wszyscy zdrowi? Wszyscy zdrowi, ci co powinni grać występują po całym składzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również, oto wychodzą na boisko obie jedenastki, popatrzmy na składy, w jakich rozpoczną to spotkanie drużyny Śląska i Wisły. Wisła, bramca Artur Sarnat, z czwórką Marcin Baszczyński, z piątką Kamil Kosowski, z siódemką Kazimierz Moskal, z dziewiątką Maciej Żurawski, z jedenastką Tomasz Kulawik, 15 to Marek Zając, 16 Grzegorz Nieciński, 17 Keleci i Keanacho, 21 Tomasz Frankowski, 29 Olgierd Moskalewicz i trener Wisły Orest Lęczyk, na ławce rezerwowych Piekutowski, Kałużny, Bogdan Zając, Głowacki, Pater, Czerwiec i Sosin. Gospodarze w bramce Krzysztof Pyskaty, z dwójką kapitan Śląska Krzysztof Sadzawicki, z trójką Marcin Wasilewski, z czwórką Piotr Stokowiec, z piątką Marcin Janus, z siódemką Piotr Włodarczyk, z jedenastką Sławomir Nazaruk, z trzynastką Jarosław Lato, z czternastką Piotr Jawny, z piętnastką Siergiej Seku i z numerem 21 Michał Stolarz, trenerem Śląska Władysław Łak, na ławce rezerwowych Gruszka, Milewski, Nowakowski, Kowalczyk, Błażejewski. Na 10. kolejka naszej Ekstraklasy, ostatni mecz tej kolejki. Wisła gra we Wrocławiu ze Śląskiem, zaczyna Śląsk, Włodarczyk i Nazaruk. Rezerwowych, a zatem jakby wzmocni się rywalizacja w Wiśle o tę pozycję na boisku. Moskalewicz na prawą stronę do Zająca. Daleka piłka, Niciński w polu karnym. Niciński! No i źle uderzył piłkę przy biernej dość postawie obrońców Śląska. Niciński przejął piłkę na głowę, później mógł oddać strzał lewą nogą. No i tylko zabrakło dokładności. Wisłę czekają mecze pucharowe z FC Porto. Trwa obserwacja wzajemna tych dwóch drużyn dziś na trybunach stadionu przy ulicy Oporowskiej we Wrocławiu. Jest drugi trener Porto, pan Rodolfo Reis, czego państwu zaprezentujemy. Na razie kontra Śląska, bardzo groźna, Włodarczyk. Dobre podanie do Nazaruka, Nazaruk! No, obrał Moskala, ale podskoczyła mu chyba piłka w ostatniej chwili. I Sławomir Nazaruk nie trafił w światło bramki. No tutaj Nazaruk miał dwie możliwości jeszcze, bo mógł sobie tą piłkę jeszcze raz przygotować do strzału. Tutaj bardzo ładnie zrobił zwód. I tutaj po prawej stronie stał osamotniony Wasilewski. Gdyby tą piłkę jeszcze raz dziubnął na prawą stronę, Wasilewski znalazłby się sam na sam z Arturem Sarnatem. Kosowski, Moskalewicz, nikt go nie atakuje. Spokojne zagranie do Nicińskiego, wbiega pole karne Frankowski, ale bardzo dobrze do Baszczyńskiego. Baszczyński, Frankowski! Jeszcze Frankowski nie ma spalonego i nie ma bramki. O, niesamowicie. Pod bramką Śląska wydawało się, że za chwilę piłka ugrzęźnie w siatce. Niciński do Ichanaczu. Dobrze, Nigeryjczyk na lewą nogę, w pole karne do Frankowskiego. Frankowski! Nie doszedł do piłki Żurawski. Jeszcze jednak Wisła przed polem karnym. Najlepiej znaleźli się Wiślacy, Kulawik i świetnie Pyskaty. Zapominają cały czas wrocławianie o tej strefie przed polem karnym. Tak, tak, cały czas wchodzą praktycznie w pole karne, grają na punkcie 11 metra. I tutaj no takie strzały z 16 metrów w każdej chwili mogą ugrzęźć w bramce. Przyróżnego Żurawski. Żurawski w polu bramkowym. Rekomencję Janusa. Keleci biegnący za nim Wasilewski. Sprytny Nigeryjczyk rozpocznie z autu. Chyba daleki rzut w pole karne. I tutaj nie podbiega do Keleciego. Ubija piłkę Seku. Rusza Śląsk. Wasilewski ładnie na Zaruk. Jest szansa, dobra, prostopadła piłka. Wychodzi tutaj w pole karne Stolarz. No i nie wiem, czy nie za wcześnie zdecydował się na strzał. Niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie. Bardzo dobra, prostopadłe podanie tutaj Sadzawickiego.
można było z tą piłką jeszcze pociągnąć bliżej pola karnego, wejść nawet w pole karne. Wtedy wiadomo, defensorzy muszą uważać, aby nie sfalować zawodnika. Zbyt szybko zdecydował się na strzał zawodnik Śląska. Może gdzieś tam nie najlepiej się czuł, biegnąc z piłką, może źle ją prowadził. Ale tuż obok biegł Nazaruk, też można było do niego jeszcze odegrać tą piłkę i miałby szansę na, popatrz, na celny strzał. Jeszcze raz, Sadzawicki, znakomicie tutaj między Wiślakami, no i wyjście Stolarza. Też niewygodnie, bo zbiegał tutaj z lewej strony Baszczyński, a lewą nogą głównie uderza Michał Stolarz. Gdyby korzystniej byłoby mu strzelić z prawej nogi, na pewno jeszcze podciągnąłby w pole karne. Baszczyński. Z przodu tylko Frankowski. Baszczyński, Keleci. Nigeryjczyk, dobra akcja przeplata z takimi słabszymi, nieporadnymi, gdzie łatwo traci piłkę. Nie ma spalonego, Włodarczyk! Sarnat interweniuje poza polem karnym. Nazaruk, piłka leci w stronę bramki. Poprzeczka, nie ma gola! O, rzadkie to sytuacje na boisku. Czekał Włodarczyk, w którą stronę ta piłka się odbije od tej poprzeczki. Niestety piłka odbiła po odbiciu od poprzeczki, po prostu uciekła od niego i nie mógł tutaj skutecznie dobijać. Niezbyt czysto Nazaruk, tutaj w zasadzie powinien być to bardziej soczysty ten lob. W sytuacji, kiedy Sarnata nie było w bramce, ale i tak niewiele brakowało. O peku mogą mówić gospodarz. Odgrzała ta atmosferę na trybunach. Teraz proszę popatrzeć, jakie wyjście lewą stroną Janusa. Janus ma miejsce na dośrodkowanie. Zagraj pole karne, Włodarczyk. Blokowany tutaj przez Kosowskiego. Włodarczyk reklamuje tutaj, że powinien być rzut rożny. Sędzia wskazał, że jest wybicie od bramki. A my popatrzmy jeszcze raz. Nie ma spalonego. Świetne zagranie w tempo do Włodarczyka. Nazaruk. Zbyt duży lob to piłka tutaj miała. Ale mimo wszystko spadała, tak, do bramki. I szczęście miał Moskal, że ta piłka nie odbiła się od niego przez przypadek i nie wpadła do siatki. Wszyscy kibice wyposażeni w takie mini chorągiewki w barwach Śląska. Wiele tych akcesoriów w klubowych barwach mają kibice na stadionie przy ulicy Oporowskiej. Efektownie to wygląda. Tymczasem w ataku Wisła, niespełna dwie minuty do zakończenia pierwszej połowy. Żurawski, w środku Moskalewicz. Mam wrażenie, że Wisła troszeczkę jakby zwolniła tempo. Mniej dokładnie rozgrywa piłkę. Teraz dobrze, Nazaruk, dobre podanie Stolarza, Nazaruk w polu karnym. Nazaruk przed bramkę! No i w ostatniej chwili wybija piłkę Marek Zając. Lato. Druga piłka, pojedynek Włodarczyka z Zającem. Włodarczyk i zdążył Marek Zając. Bardzo dobry wślizg. Dobry wślizg, ale tutaj widać, że troszeczkę brakuje szybkości Włodarczykowi. Zobaczymy już wkrótce na boisko Radosława Kałużnego. Ta zmiana już niedługo. Na razie w ataku gospodarze jawny, niepilnowany zupełnie Włodarczyk w polu karnym. Błąd obrony Wisły. Włodarczyk i świetnie Sarna. Nie wiem, czy zbyt długo nie zwlekał zadaniem tego strzału, dlatego że zmniejszał się kąt, co ułatwiało obronę Sarnatowi. Statystycznie może być to pierwszy mecz od bardzo, bardzo dawna, w którym Wisła nie strzeli bramki. Wyrzut Janusa, Czerwiec, Niciński, biega w Kałużny, troszeczkę za mocno podawał Niciński, jeszcze tam był Kulawik, wybita piłka przez Nowakowskiego. Baszczyński. Moska, kolejne wejście ofensywne ostatniego obrońcy Wisły, ale tym razem trochę dokładnie. Naprawiony błąd przez Moskala. Czerwiec, Niciński, Frankowski w polu karnym. Niciński i bramka. No, kilkadziesiąt sekund po tym, jak
Powiedziałem, że Wisła może po raz pierwszy od dłuższego czasu nie zdobyć bramki, ta bramka pada. Grzegorz Niciński zdobywa gola w 88 minucie. Kto wie, może gola na wagę piątego z rzędu w tym sezonie zwycięstwa na boisku rywali. Na pewno na wagę odzyskania fotela lidera naszej ligi. Bardzo mało czasu na odrobienie tej strat. Dla Nicińskiego druga bramka w tym sezonie. Wcześniej trafił w meczu ze Stomilem. My popatrzmy jeszcze raz. Najpierw bardzo dobre wyjście Moskala. Odzyskanie piłki, zagranie do Frankowskiego. Ten się poślizgnął tutaj w polu karnym. No i bardzo mocny strzał Nicińskiego. Tutaj Pyskaty troszeczkę tylko odsłonił krótki róg. Piłka po jego rękach padła tuż przy słupku. 1-0 prowadzi Wisła. I pan Jacek Granat gwizdnął po raz ostatni. Wisła wraca na fotel lidera, 25 punktów, z czego 15 komplet tych punktów Wiślacy zdobyli w tym sezonie na boiskach rywali.